Tematy związane z polską mafią są na topie od kilku lat. Ostatnio coraz częściej mówi się także o kobietach mafii, które odgrywały ważną rolę w przestępczym półświatku. Dziś zajmiemy się sprawą Inki, czyli kobiety, która uczestniczyła w zabójstwie wysoko postawionego polityka. Swego czasu jej sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów. Halina G., znana wszystkim jako Inka, miała duży związek ze śmiercią byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Co prawda nie zleciła zabójstwa ani nie pociągnęła za spust, ale całkiem możliwe, że bez jej pomocy nie doszłoby do zbrodni. Inka, mając niewiele ponad 20 lat, poznała groźnego gangstera o pseudonimie Baranina. To właśnie za sprawą tej znajomości młoda kobieta zaczęła coraz bardziej zagłębiać się w przestępczym świecie. Baranina był zleceniodawcą zabójstwa byłego ministra, a piękna Inka posłużyła jako przynęta. 11 kwietnia 2001 roku Jacek Dębski spędzał wieczór we włoskiej restauracji Cosa Nostra w Warszawie. Na imprezie znajdowało się wiele wpływowych osobistości. Była tam również Inka. O godzinie 23 prosi byłego ministra, aby ten wyszedł z nią na zewnątrz. Atrakcyjna kobieta chciała zaczerpnąć świeżego powietrza. Para, idąc chodnikiem, skierowała się w stronę mostu Poniatowskiego. Inka wiedziała, że zaraz dojdzie do egzekucji. Wiedziała, że Dębski zostanie zabity. O godzinie 23.42 padł śmiertelny strzał. Zaatakowany mężczyzna trafia do szpitala. Lekarze walczą o jego życie, ale kilka godzin później Jacek Dębski umiera. W kolejnych dniach ta sprawa jest na czołówkach wszystkich gazet w kraju. Zabity polityk był postacią kontrowersyjną, ale polityczny motyw zabójstwa nie był brany pod uwagę. Policja nie miała wątpliwości, że wśród jego znajomych byli wysoko postawieni w mafijnej hierarchii gangsterzy. Założono, że to właśnie konflikty z mafijnym półświatkiem doprowadziły do tragedii. Podejrzewano, że konflikt wywołały duże pieniądze. Dziś wiemy już, że chodziło o 400 tysięcy dolarów. Taką kwotę były minister przekazał Baraninie. Gangster miał zainwestować pieniądze i podzielić się zyskiem. Jednak gdy Jacek Dębski zaczął domagać się zwrotu gotówki, Baranina wydał na niego wyrok śmierci. Inka po całej akcji zniknęła. Wyszła z restauracji, w której trwała impreza, nie zabierając ze sobą nawet płaszcza. Ale niedługo później sama zgłasza się do prokuratury. Jej zeznania są niejasne. Najpierw wykręca się niepamięcią, tłumacząc to dużą ilością wypitego alkoholu. Z czasem przypomina sobie niektóre szczegóły. Funkcjonariusze są coraz bardziej pewni, że kobieta coś ukrywa. Z każdą godziną przesłuchań w ręce policjantów trafia coraz więcej faktów, które obciążają Halinę G. Przyparta do muru kobieta w końcu przyznaje się. Potwierdza, że wyszła z Dębskim na spacer, aby wystawić go na śmiertelny strzał. Inka współpracuje z policją. Podaje nazwisko zleceniodawcy zabójstwa. Jest to znany w mafijnym środowisku gangster Baranina. Co do jego winy nie ma wątpliwości, ale zostaje zatrzymany dopiero 3 miesiące po śmierci byłego ministra. Rok później na jaw wychodzi także informacja, kto był egzekutorem. Gangster o pseudonimie Sasza. Człowiek, który wykonywał dla Baraniny brudną robotę. Sasza został zatrzymany, ale niedługo później odebrał sobie życie. Powiesił się w celi na prześcieradle. Podobny los spotkał również zleceniodawcę zbrodni. W styczniu 2003 roku, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, Baranina także powiesił się w celi. Oficjalnie w obu przypadkach było to samobójstwo. Po szkoleniu, w którym ostatnio miałem okazję uczestniczyć, do okoliczności tego typu śmierci podchodzę z dystansem. Samobójstwo w celi to bardzo ciekawy temat. Swoją drogą, to chyba całkiem dobry pomysł na jeden z kolejnych odcinków na kanale. Wracając jednak do sprawy, a raczej do bohaterki dzisiejszego materiału, Inka została skazana na 8 lat więzienia. Była to najniższa możliwa kara za pomoc w zabójstwie. Sąd wziął pod uwagę, że ujawniła nazwisko zleceniodawcy zamachu.
Według medialnych doniesień po zabójstwie byłego ministra w 2001 roku, Inka była w dużym niebezpieczeństwie. Gdyby nie jej decyzja o współpracy z prokuraturą, prawdopodobnie również zostałaby zabita, aby obciążające gangsterów informacje nigdy nie wyszły na jaw. Inka odsiedziała cały wyrok. Nie prosiła o przedterminowe zwolnienie, pomimo tego, że miała do tego prawo. Będąc w zamknięciu, nie sprawiała żadnych problemów. Ani razu nie podpadła służbie więziennej. Pracowała w magazynie żywności i bibliotece. W wolnych chwilach dużo czytała. Nawet 300 książek rocznie. Kobieta opuściła mury zakładu karnego w 2009 roku. Jej wyjście było relacjonowane przez największe media w Polsce. Jednak Inka nie pragnęła być w blasku flesz. Z kapturem na głowie, mając na sobie przeciwsłoneczne okulary, jak najszybciej wsiadła do samochodu, który na nią czekał. Dziennikarzom pokazała tylko jeden znak. I nie udzieliła żadnej wypowiedzi. W pojeździe czekał jej mąż. Francuz, z którym Inka wzięła ślub w trakcie odbywania swojej kary. Najprawdopodobniej wraz z nim przebywa teraz na terenie Francji. Wyjście Inki z więzienia wzbudziło również wiele zainteresowania ze sprawą pewnych fotografii. Jeden z tabloidów opublikował jej zdjęcia w bieliźnie, które wykonane zostały przez policjantów podczas zatrzymania w 2001 roku. Do dziś nie wiadomo, skąd dziennikarze mieli dostęp do fotografii, które nigdy nie powinny zostać upublicznione. Inka wytoczyła proces gazecie, który wygrała. Zażądała odszkodowania 150 tysięcy złotych. Sąd nakazał wypłatę 15 tysięcy. Taka kwota dla dziennika z tak dużym nakładem jest nawet nieodczuwalna. A rozgłos po tej publikacji był na tyle duży, że na pewno się to opłaciło.